zniszczona. To był mój cały świat. Kołyska matki. Zrównana z ziemią. Nie słychać śpiewu ptaków. Lecz jeszcze nigdy nie była tak cicha.
Trafić! Idę tam. Muszę to sprawdzić. Nie jestem pewien, co to było. Jeden z nas tu umarł. Załatwmy to szybko. Prawie cię miałem. Idźcie sobie spokojnie. Szukajcie wszędzie.
załatwcie! Tu idzie. Kolejna bitwa, kolejna porażka. Zaćmienie się przedarło. Thank you.
więcej zaćmienia. Mój masz skażony proboszcz. Ocaleli musieli ukryć się we wnętrzu góry. Jeśli tunel się zawali, będą w pułapce. Wojownicy, do Aloy, już, szybko! Za Aloy! Za Bobby! Za Varus, Lisona, wciąż żyją. Wracaj do skażonej ziemi! Myślałem, że zginiemy. Nie jestem w stanie unieść więcej.
jak my przetrwamy. Aloy. Przegrywaliśmy, aż się zjawiłaś. Poszukująca. Nigdy nie dowiem się, jak do nas dotarłaś. Aloy, twoje czyny są jak ze starych opowieści. Kolejny metalowy diabeł uderzający ze wzgórz. Gdybyś nie powróciła, plemię byłoby zgubione. Ty ocaliłaś plemię. To nie udało się żadnemu wojownikowi ani przywódcy. Dobrze, że nic ci nie jest, War. Bo nic ci nie jest. Od czasu próby tyle śmierci. Czy zabijanie ustanie? Na razie. Ale to dopiero jedna bitwa. Będzie więcej. Rozumiem. Jednak o ile będziesz walczyć u naszego boku, myślę, że damy radę. Ile osób przeżyło atak? Prawie wszystkie matrony i wiele rodzin dzięki Wszechmatce. Ale wojowie tylko garstka. Większość ranna. Nigdy wcześniej wróg nie uderzył naszego ludu w samo serce. Nawet Kardża i ich krwawe łowy nigdy nie przebiły się do obręczy. Może i weszli na nasze ziemie, ale już ich nie opuścili. Zadbaliśmy o to. Jesteś poważnie ranny? Sińce bledną. Kości się zrastają. Daruj sobie, ranny. Trochę boli, ale nic mnie nie powstrzyma. Opowiedz mi o ataku. Co się stało? Uderzyli od wschodu. Nasi wartownicy zobaczyli zabójców. Mówili, że pomiędzy nimi były oszalałe maszyny, uśmiercacze i skaziciele. Walczyliśmy. Zasypaliśmy ich gradem strzał. Część padła, ale szły nowe. Wreszcie wycofaliśmy się za bramę obręczy, aby dać im odpór. Ale wciąż nadchodziły. Ci, którzy przeżyli, schronili się w górze. A więc ocaleli, ukryli się wewnątrz góry? Przecież tylko matronom wolno tam przebywać. To Tirsa złamała tabu. Rozkazała wszystkim schronić się w górze. Lansra sprzeciwiała się, ale nikt jej nie słyszał wśród tej całej wrzawy. Tirsa uratowała wiele osób. Nieźle. Zdrowy chłopski rozum nie zawsze jest chłopski. Muszę iść do wnętrza góry. Matrony chętnie cię zobaczą. Na pewno, ale nie idę tam dla nich. Więc po co? Zobaczysz. Aloy, wróciłaś! Dobrze cię widzieć. Twoje rany... czy są poważne? Parę rozcięć. Nic, czego nie dałoby się poszywać igłą i nitką. Wyszło na to, że bycie szwaczem może być przydatne podczas walki, co? Tak, chyba tak. Cześć, Resz. Wciąż pilnujesz latryny? Wyrzutek. Czegoś mnie nauczyłaś. Aloy, wróciłaś! Poszukująca wróciła. Pamiętam, co wiele razy powtarzałaś. Chyba jestem dzięki temu. Głupia kobieto! Witasz się z przekleństwem! Chodź, poszukująca, musimy porozmawiać. Sama jej obecność to świętokradztwo. Aloy,
Nie wiem, jak tam przeżyłaś. Nawet na koła nie dałaby rady. Sprzyjaj mi dziś, proszę. Obdarz mnie siłą. To Eilo! Zabrałam włócznie matki. Wszystko inne musieliśmy zostawić. Bardzo się cieszę. Wiem, jak wiele to dla was znaczy. Moi synowie. O bogini, moi biedni chłopcy. Przegrywaliśmy, aż się zjawiłaś. Przybyłaś w ostatniej chwili, poszukująca. Eiloj, dobrze cię znów widzieć. Witaj, poszukująca. Błogosław płonący. Niech ich strzały nie chybiają cel. Więc w końcu do nas wróciłaś. Nie tylko wróciła, ale także wywalczyła sobie do nas drogę. Na zewnątrz powaliła skażonego gromoszczęka, zniosła oblężenie. Jak to zrobiła? Z woli Wszechmatki. Wróciłaś, by porozmawiać z boginią? Chyba można tak powiedzieć. Powinno zadziałać. Siostry! Nie możemy na to pozwolić! To przez nią nasze plemię omal nie zginęło. Talowego diabła, swego ojca, chce nas zniszczyć już do końca. Trzeba ją zatrzymać. Przekleństwo wcielone. Ona nas zniszczy. Przepraszam. Eiloj! Rozmawiajcie sobie same. Chwila, trwa identyskan. Błąd. Rejestr alfa uszkodzony. Poprawka. Rejestr alfa odzyskany. Tożsamość genetyczna potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Może pani kontynuować? Zaczynamy? Ja nie przestałam. Więc to jest Eileithyia. Tutaj przyszłam na świat. Tu cię stworzono. Przyszłaś na świat, Eiloj. Ale dlaczego?
zaczynają kolejny dzień. Znaczy światło zgasło. Nie chcę jeszcze spać, matko. Ja wiem, ale najwyższa pora iść spać. Ja nie! Jestem dziś królem! Słuchajcie mnie! Chcę zobaczyć słońce! Tylko takie prawdziwe! Jak przyjdzie czas, dzieci. Jak przyjdzie czas! Wyglądają jak dziecinne łóżeczka. Tak, kołyski samej kolebki. A te rzeczy, te omniboty, one się nimi zajmowały? Nikogo innego nie było.